Witam. Kościuszkowskie umiłowanie wolności i walka o równe prawa człowieka zyskuje szczególny walor poprzez egzemplifikację osobistych relacji Kościuszki z przedstawicielami rasy czarnej. Omówię to na przykładzie dwóch jego czarnoskórych przyjaciół. Znajomość Tadeusza Kościuszki z Agrypą przypada na lata wojny niepodległościowej, a znajomość z Lapierrem ma miejsce w innej epoce, insurekcji kościuszkowskiej. Te dwie różne przyjaźnie na różnych kontynentach oddzielone były okresem 11 lat. Mimo cezury czasowej i przestrzennej w polskiej świadomości dwie postacie zlały się w jedną. Jaskrawym tego dowodem były notatki prasowe z maja i lipca tego roku. Dotarła do nas informacja oskarżona błędem historycznym. Kościuszko przywiózł sobie z Ameryki czarnego niewolnika imieniem Napier. Tak oświadczyli realizatorzy kręconego w Polsce filmu pod tytułem Kos. Myślę, że nie tylko kinomani, ale cała Polska zasługuje na to, aby dokładniej przedstawić jej sylwetki obydwu przyjaciół. Agrypa Hall urodził się w roku 1759 w stanie Massachusetts jako syn Amosa i Batrzeby, niewolników, którzy uzyskali wolność. Kiedy rozpoczęła się amerykańska walka o niepodległość, kongres wydał zgodę na rekrutowanie czarnoskórych żołnierzy. Agrypa wstąpił do wojska dopiero po uzyskaniu pełnoletności. Swoją służbę rozpoczął u boku generała Pattersona. Tam poznał Kościuszkę. Kościuszko do tego stopnia zaprzyjaźnił się z Agrypą, że w 2 lata później generał Patterson oficjalnym rozkazem przekierował Agrypę na służbę u Kościuszki. Ci dwaj przepracowali razem 4 lata. Ta niezwykła przyjaźń miała zasadniczy wpływ na uformowanie się poglądów Kościuszki jako abolicjonisty i orędownika równych praw. Ukoronowaniem tych poglądów był słynny testament Kościuszki. Polak przekazał całą swoją amerykańską fortunę nie tylko na wykupienie murzyńskich niewolników, ale też na wykształcenie ich, danie im zawodu. W historii wojny amerykańskiej zapisały się różne epizody związane z Kościuszką i Agrypą. Opowiemy tu o jednym zabawnym epizodzie, jaki się wydarzył w obozie nad rzeką Hudson. Kościuszko, wybierając się na kilkudniową inspekcję, pozostawił swoją kwaterę pod opieką Agrypy. Ledwie wsiadł na konia, młodzieniec natychmiast zaprosił czarnoskórych kolegów na party. Wystroił się w polski mundur Kościuszki. Wysoki i dość szczupły chłopak wcisnął na siebie ciemno-niebieski mundur z wysokim wiśniowym kołnierzem, złotymi epoletami, przewiesił kolorową wstęgę przez pierś, miecz przy boku i na głowie rogatywka strojna w strusie pióra. Tylko oficerki okazały się za ciasne. Zatem Agrypa pomalował swoje łydki czarną pastą. Tak wystrojony paradował, wydając polecenia i rozkazy. Jestem Kościuszko, pijcie moje zdrowie. Jakież było jego przerażenie, gdy ujrzał Kościuszkę, który nagle wrócił. Padł szefowi do stóp, ale ten podniósł go, wziął pod rękę i poprowadził dookoła obozu, przedstawiając jako afrykańskiego księcia. Żołnierze zbudowali tron, składali księciu hołd, no i raczyli różnymi alkoholami. Następnego dnia skacowanego Agrypę Kościuszko poratował kawą. Klepnął w plecy i powiedział: a teraz do roboty. Agrypa oniemiał. Żadnej kary? Żadnych wyrzutów? Do końca swego długiego życia często wspominał niezwykłą przygodę, podkreślając, jaki był jej morał. Bądź sobą i tylko sobą, nigdy nie udawaj nikogo innego. Po 3 latach pracy na budowie fortyfikacji West Point, Kościuszko wraz z Agrypą zostali oddelegowani na południe. Mieli szansę obserwować tam, jak nieludzko traktowano niewolników na tamtejszych plantacjach. Niejeden maltretowany uciekał do wroga, czyli do brytyjskich szeregów, bo w zamian za wojaczkę obiecywano mu wolność. Po zakończeniu wojny Kościuszko spytał Agrypę, czy pojedzie z nim do Polski, ale on wolał uprawiać amerykańską ziemię. Kościuszko ofiarował mu na pamiątkę swój cenny pistolet skałkowy, pochodzący z warszawskiej zbrojowni Korpusu Kadetów. Ta droga pamiątka została współcześnie odnaleziona i jest przechowywana w sejfie bankowym na Florydzie. Zdemobilizowany Agrypa zaczął nowy rozdział życia. Farmera, wodzireja,
filozofa, patriarchy, realizował model życia, jaki postulował wtedy Thomas Jefferson. Yeoman to samorządny, samowystarczalny rolnik z kawałkiem ziemi, która żywi jego rodzinę. Ale zanim Agrypa kupił pierwszy kawałek ziemi, wstąpił na służbę do Theodora Sedgwicka. Był to najwybitniejszy obywatel miasta Stockbridge. Theodor, absolwent Uniwersytetu w Yale, był sędzią i federalnym parlamentarzystą. Jako prawnik zasłynął wygranym procesem o uwolnienie murzyńskiej niewolnicy Elizabeth Freeman, zwanej Mambet. Filarami wielkiego gospodarstwa Sedgwicka i jego licznej rodziny była właśnie ta dwójka czarnych, Mambet i Agrypa. Ponieważ pani Sedgwick była bardzo chora, dla dziesięciorga dzieci Mambet i Agrypa byli jak przybrani rodzice. Do Massachusetts często uciekali ścigani niewolnicy. Wspomnijmy, że w sąsiednim stanie, w Nowym Jorku, niewolnictwo było nadal legalne. I tak schronienie u Sedgwicków znalazła przyszła żona Agrypy, Jane Darby. Wolność dla niej wynegocjował syn Teodora, również prawnik. Swój pierwszy kawałek ziemi Agrypa nabył w 1785 roku. Wtedy też ożenił się z Jane Darby. Dorobił się 11 akrów ziemi, z czego jako obywatel bardzo się cieszył, bo miał prawo głosowania. Zapewne tym, jak i trójką dzieci, pochwalił się kościuszce, którego po 13 latach rozłąki spotkał w Nowym Jorku w gościnnym domu generała Gatesa. Można się domyślać, że kościuszko opowiadał mu o niewoli carskiej i towarzyszu niedoli Lapierze. Po śmierci pierwszej żony Agrypa poślubił Margaret Peggy Timbrough. Mieli sad, prowadzili duże gospodarstwo. Stał się najbogatszym landownerem w całej okolicy. Ku zdumieniu władz skarbowych nie miał ani centa długu. Kupił sobie dom nad Negro Pond, a ten zabytkowy dom stoi tam do dzisiaj. Agrypa i Peggy dorabiali na ucztach weselnych. Agrypa jawi się teraz jako wodzirej, bawiący gości swymi żartami i mądrymi rymowankami. Sprawy rasowe komentował następująco. Bóg nie pyta nas o kolor, tylko o uczynki. W 1828 roku sytuacja finansowa Agrypy polepszyła się, dostał bowiem pensję weterana. Do jej uzyskania potrzebny był dokument w postaci karty demobilizacyjnej. Agrypa przez całe lata nie chciał się z nią rozstać, bo widniał na niej cenny podpis generała Waszyngtona. Wreszcie dokument ten osobiście wysłał do władz syn Teodora, prawnik Charles, który dopilnował też zwrotu pamiątki. W roku 1831 Agrypa, trochę już pokręcony reumatyzmem, udał się z grupą znajomych do West Point. Tu zatrzymali się pod pomnikiem, a raczej cokołem kościuszki, zbudowanym ze składek kadetów Military Academy. Agrypa oczywiście opowiedział swą przygodę, jak zwykle rymując. If you wish, young ladies, we shall have a tale. For when it's about the general, love and memory never fail. O słynnej przygodzie Agrypy pisało wielu autorów, ale pierwszą osobą, która ją utrwaliła i opublikowała, była pisarka Katharina Sedgwick, córka Teodora, która rzecz jasna znała Agrypę od dziecka. Jak więc widzimy, życie Agrypy jest dobrze udokumentowane. W archiwach narodowych są dokumenty, a w muzeach pamiątki, jest zadbany grób. Są książki Storożyńskiego, Kajęckiego, Nasa i Hodgesa i innych. W internecie jest cała masa artykułów. Jest ich coraz więcej. Można więc powiedzieć, że legenda Agrypy bynajmniej nie blaknie. Zupełnie inaczej jest w przypadku drugiego przyjaciela kościuszki, Jana Lapiera. Nie wiadomo skąd pochodzi, gdzie się urodził, ani gdzie jest pochowany. Wspomniano tylko, że miał pseudonim Domingo i był kasjerem księcia Radziwiłła. W maju tego roku, sprowokowana przez artykuł zawierający błędy historyczne, podjęłam badania. Z odkrytych właśnie dokumentów masońskich wynika, że Lapierre urodził się w 1765 roku. Znaczy to, że kiedy pojawił się u boku naczelnika kościuszki, miał 29 lat. Kiedy rannego kościuszkę wzięto do niewoli, natychmiast sprowadzono chirurga wojskowego, Francuza,
kucharza, też Francuza, oraz francuskojęzycznego kamerdynera Lapierre. Obydwaj służący postanowili trwać przy kościuszce w petersburskich kazamatach. Dzięki nagłej śmierci carycy Katarzyny kościuszko odzyskał wolność. Za zgodą cara Pawła I miał teraz emigrować do Ameryki w towarzystwie swego przyjaciela, polityka i pisarza Juliana Ursyna Niemcewicza, skrzypka Libiszewskiego oraz kamerdynera i kucharza. Zdumiewające, że w pamiętnikach tak płodnego pisarza jak Niemcewicz nie ma prawie nic na temat Lapiera. Są tylko dwie wzmianki. Jedna opowiada, jak to na fińskiej wsi Ekeru zbiegła się okoliczna ludność, aby oglądać murzyna o hebanowej twarzy. Druga wzmianka, pisana w Sztokholmie, informuje sucho, że kościuszko odprawił do Polski murzyna i kucharza. Tu w Sztokholmie pod koniec stycznia 1797 roku kościuszko spytał, czy Lapierre pojedzie z nim do Ameryki. Lapierre miał odpowiedzieć, że nie. W Europie spędził kilkanaście lat, wraca do Europy. Kościuszko zaopatrzył więc Lapiera w list polecający do księcia Dominika Radziwiłła, najbogatszego wśród polskich magnatów. Książę Dominik po śmierci swego ojca oraz stryja Karola odziedziczył przeogromne dobra. W chwili, gdy Lapierre powrócił ze swej Odysei, Dominik miał dopiero 11 lat. Do opieki nad małoletnim i jego majątkami wyznaczono dwóch krewnych. Księcia Macieja Radziwiłła, patriotę zasłużonego w powstaniu kościuszkowskim, oraz księcia Michała, krętacza i targowiczanina. Księcia Macieja wkrótce odsunięto na bok. Pazerni plenipotenci mieli wolne pole do działania. Dominik był pod opieką matki, to na zamku w Białej Podlaskiej, to w Zabłudowie, czy wreszcie w Lwowie, aby po śmierci matki przeprowadzić się do Puław. Tu przebywał 4 lata pod opieką księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, notabene protektora i przyjaciela Kościuszki i Niemcewicza. Książę Dominik już jako pełnoletni osiadł na zamku w Nieświeżu w roku 1805. Można się tylko domyślać, że Lapierre był w pobliżu, może jako kamerdyner, a może jako honorowy gość. Mamy zagadkę, bo oto w jednym z dokumentów, jakie uzyskałam niedawno z archiwum Radziwiłłowskiego, znajdujemy dziwne stwierdzenie Lapiera. Pisze on, że służył księciu przez 6 lat, czyli od 1807 roku do 1813, to znaczy do śmierci Dominika. W takim razie mamy pytanie, gdzie się podziewał Lapierre przez 10 poprzednich lat? W archiwum Radziwiłłowskim znajdujemy dwojakiego rodzaju dokumenty związane z Lapierrem. Zwykłe odręczne pokwitowania oraz opieczętowane akty notarialne. Pokwitowania wskazują na to, że w 1809 roku Lapierre był zatrudniony jako kamerdyner, a w rok później awansował na kasjera przy księciu. Musiał być bardzo inteligentny, pracowity, ambitny i zaradny. Obracał dużymi sumami. Podróżował po okolicy, opłacał kontraktorów, przyjmował różne należności, robił zakupy, rozdawał jałmużnę, a po powrocie ubiegał się na zamku o refundację poniesionych kosztów. Rozliczeń dokonywano wówczas w różnych walutach, a Lapierre najwyraźniej dobrze się orientował w skomplikowanych przeliczeniach. Ostatnie pokwitowanie pochodzi z 7 października 1810 roku, kiedy to, czytamy, Lapierre na polecenie księcia zapłacił 100 rubli srebrnych za napitki porter i wino. W tymże 1810 roku książę Dominik zakłada w Nieświeżu lożę masońską, do której przyjmuje Lapierre'a i grono swych bliskich przyjaciół. W tym też roku kończy się okres sielskiego, beztroskiego, magnackiego życia. Czystego patriotyzmu, czy też za namową konspirujących masonów, Dominik wstępuje w grudniu do Armii Księstwa Warszawskiego i bierze udział w kampanii napoleońskiej. Car Aleksander w odwecie sekwestruje majątki Dominika. W grudniu 1812 roku oddziały Tuczkowa obrabowały Nieśwież. Włamano się do skarbca, wywieziono kosztowności, zabytki i inne dobra tam zdeponowane, w tym osobisty dobytek Lapierre'a. W
W czasie grabieży Lapiera już tam nie było. Zapewne dostał przeniesienie na zamek w Białej Podlaskiej, znajdujący się w zaborze austriackim. Pod koniec 1812 roku w Warszawie pojawia się obdarty, wymizerowany książę Dominik z resztkami korpusu polskiego. Tu spotyka się z Lapierem i zaprasza go do notariusza. I tak oto 27 stycznia 1813 roku pisarz aktowy Teodor Czempiński w obecności księcia Dominika i Jana Lapier oraz świadków sporządza akt notarialny, tak zwany oblig, mający zabezpieczyć regularne dochody Lapiera. Chodzi tu, jak rozumiem, o wypłatę odsetków od kapitału zadeklarowanego wcześniej przez Dominika, jego żonę Teofilę oraz teścia na rzecz Lapiera. W akcie notarialnym książę Dominik podaje jako swój adres Pałac Radziwiłłowski na krakowskim przedmieściu w Warszawie, co nikogo nie dziwi. Natomiast zagadkowe jest, że Lapier podaje, iż mieszka w Warszawie na ulicy Chorzej numer 1677. Gdzie więc faktycznie mieszkał? W Białej Podlaskiej czy w Warszawie? A jeśli tak, to u kogo? Ze wspomnień Kazimierza Błycickiego wynika, że w latach 1812 i 13 Lapier bywał w Białej na folwarku w Sławacinku. W 1812 roku doszło tam do wydarzenia, które dało początek lokalnej legendzie o sławacińskim diable. Otóż kiedy bryczka pijanego szlachetki wpadła do rzeki, w miarę trzeźwa żona pobiegła do dworu z prośbą o pomoc. Traf chciał, że drzwi otworzył jej Lapier. O hebanowym obliczu, w białej koszuli, ze świecą w ręku. Kobieta zemdlała na jego widok. I to dwa razy. Krótko potem, w październiku, rozegrała się pod Białą Podlaską bitwa, po której oddziały generała Czernyszewa zajęły okolicę. Kolejny epizod z Lapierem przypada na lato 1813 roku, kiedy pani Wójcicka, nękana przez Moskali i Kozaków, postanowiła uciec z dziećmi ze Sławacinka. Lapier asekuruje ich, jadąc w drugiej bryczce. Dzięki jego opiece szczęśliwie docierają do Warszawy. Mimo niespokojnych czasów Wójcicka nie zaprosiła Lapiera w gościnę. Zapewne wiedziała, że miał inne zakwaterowanie, może właśnie na Chorzej. Życie Lapiera po śmierci księcia Dominika obfitowało w wiele problemów finansowych. Mimo posiadanego obligu, Lapier klepie biedę, tak przynajmniej opisuje to w swoim memorandum. A należy mu się niebagatelna suma, prawie 53 tysiące złotych. W pogoni za swoją fortuną podróżuje do Warszawy, do Siedlec, do Wilna, do Mińska, do Nieświeża, do Brześcia. Wszystko to zajmuje dużo czasu, trudu i pieniędzy. W końcu zdesperowany Lapier rezygnuje ze służby. Kolejny dokument pochodzi z 12 lutego 1818 roku. Otóż rezydujący w Wilnie prokurator masy radziwiłłowskiej Maciej Zaleski wręcza Lapierowi asygnację na ponad 3000 zł jako dochód z dzierżawy majątku Sławatycze w zaborze austriackim. Majątek ten stanowi własność księżniczki Stefanii, córki zmarłego księcia Dominika. I jest jeszcze jeden kwit. W 2 tygodnie później Lapier dostaje 500 rubli, tym razem z kasy Zabłudowskiej, majątku należącego do matki Dominika, księżnej Zofii. I ostatni dokument zachowany w archiwach nosi datę 1 listopada 1822. Tego dnia Lapier, przebywając w Białej Podlaskiej, sporządził bardzo długi memoriał do masy Radziwiłłowskiej, przedstawiając w nim roszczenia i pretensje skrzywdzonego Amerykanina. Jaki był efekt jego apelacji? Nie wiadomo. Nie wiemy też, jakie były losy Lapiera w kolejnych 18 latach. Ostatnia informacja o nim pochodzi z Muzeum Wojska Polskiego, w którego zbiorach znajduje się słynny portret Lapiera Domingo, sługa Kościuszki. Portret został namalowany w 1840 roku w Warszawie przez Jana Józefa Sikorskiego. W tym czasie model Lapier miał już 75 lat. Kiedy zmarł? Nie wiemy. Może był długowieczny, jak Agrypa? Dotychczasowe kwerendy na terenie Warszawy oraz Białej Podlaskiej nie przyniosły odpowiedzi na pytanie, kiedy zmarł, gdzie jest pochowany, czy był żonaty, czy może miał nieślubne dzieci, czy może wyemigrował na Haiti. Przed nami zatem moc pracy.
Dopiero po dalszych żmudnych badaniach będzie można skonstatować, jaką rolę odegrał Lapierre w gronie masońskich przyjaciół księcia Dominika. Na późniejszym etapie możliwa też będzie analiza porównawcza losów Agrypy i Lapierre'a. A tymczasem wiadomo, łączy ich jedno, obaj byli bardzo inteligentni i zaradni.